Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj temat, który myślę, że interesuje, albo przynajmniej powinien interesować bardzo wiele osób. To jest temat zdrowia układu krwionośnego, układu krążenia naszego serca, naszych naczyń krwionośnych. Dlaczego jest to taki ważny problem? No dlatego, że najczęstszym powodem śmierci człowieka na tym ziemskim padole są właśnie choroby układu krążenia, zaraz obok chorób nowotworowych. Stąd jeżeli możemy, a jest tego naprawdę dużo, uniknąć przedwczesnej śmierci z powodu choroby układu krążenia, co może nie jest najłatwiejsze, ale jest możliwe, wystarczy się troszeczkę postarać, to myślę, że warto. Myślę, że warto. Ten nasz układ krążenia składa się z bardzo wielu elementów. Dlatego postaram się dzisiaj w dużym skrócie opowiedzieć Państwu o najważniejszych problemach, które dotykają układu krwionośnego, czyli zaczniemy od naczyń mózgowych, od udaru mózgu, powiemy troszeczkę o zatorach, które wychodzą z naszych kończyn dolnych, bo to jest taka choroba osób, które daleko lecą samolotem, czyli choroba zatorowo-zakrzepowa. No i powiemy troszeczkę o zawale serca i o miażdżycy, bo jak Państwo zerkniecie na statystyki dotyczące przyczyny zgonów z powodu chorób kardiologicznych, to właśnie te powody są najczęstszą przyczyną śmierci. Oczywiście za wszelką cenę będę Państwa namawiał do tego, żebyście pamiętali o tym, że dbałość o zdrowie i to w zakresie zarówno takiej codziennej aktywności, ale też taką medycyną naturalną, tak? To chciałbym, żebyście Państwo zawsze pamiętali. Łączymy tą medycynę naturalną, tak? Czyli my sobie to nazywamy medycyną naszą fundamentalną. I te najgroźniejsze z wszystkich chorób, które są, choroby układu krążenia, zaliczamy do chorób cywilizacyjnych. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ktoś nie ma wrodzonej wady serca, to tak naprawdę wszystko, co nas dotyczy z układem krążenia, to są wszystko nasze błędy i wypaczenia, zła dieta, brak aktywności fizycznej, otyłość, wtórna cukrzyca, bardzo dużo różnych tego typu rzeczy. Tak? Tutaj wiem, że wieje grozą, ale ja też chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że każdy z nas ma jakieś swoje marzenia, jakieś pasje, jakieś rzeczy, które go ciągną do tego życia. Tak, ja wiecie, część z Państwa wie, że ja ostatnio zakochałem się znów w żeglarstwie. No ale gdybym był człowiekiem chorym, gdybym miał chore serce, gdybym miał problemy z miażdżycą, gdybym miał potężną arytmię serca, to nie mógłbym się cieszyć tym moim życiem w pełni. Stąd zgadzam się, może troszkę powieje z grozą, ale w dobrej wierze, szanowni Państwo, w dobrej wierze, po to, żebyście, kiedy spotykacie się ze swoimi znajomymi, mogli im nieść ten kaganek oświaty i zapraszać ich do Natur Day, dlatego że mamy tutaj kapitalne rozwiązania, które pomogą nam wszystkim w tym, żebyśmy byli zdrowsi. Czyli te choroby cywilizacyjne, które tutaj są, czyli zawał serca, choroby układu krążenia całego, nadciśnienie czy niewydolność serca, niewydolność różnego rodzaju, można, jeżeli się bardzo postaramy, zatrzymać, tak? A w niektórych przypadkach, w niektórych chorobach układu krążenia nie tylko je zatrzymać, ale też nie dopuścić na przykład do powtórnego zawału serca, nie dopuścić do powtórnego udaru mózgu, czy zapobiec zatorowi, zakrzepowi, który wychodzi z nóg w trakcie podróży samolotem. I ja Was chcę nauczyć takich praktycznych elementów dotyczących medycyny naturalnej. Czyli
powiemy sobie jak zawsze o tych czynnikach zagrażających, o chorobach, ale później dam wam rozwiązanie, czyli te sposoby suplementacji, a jak państwo będziecie chcieli pogłębić tą wiedzę o dietę i inne elementy medycyny fundamentalnej, to chyba nie jest to bardzo trudne. Zawsze możemy się spotkać w kaletach w środę. Pomogę państwu dobrać odpowiednie suplementy, zioła i odpowiednią dietę do waszego zdrowia, wieku, płci i tak dalej. Ale musicie brać pod uwagę, że są czynniki zagrażające, które na co dzień musicie o nich pamiętać. I tylko i wyłącznie jak podejdziecie do tego, co tu jest napisane w sposób dorosły, nie jak dzieciaki, które stwierdzą, a mnie to nie dotyczy, mi na tym nie zależy, inni chorują, ja na pewno nie. Jeżeli podejdziecie po dziecinnemu, to grozi wam niebezpieczeństwo. Jeżeli natomiast podejdziecie jak dorośli ludzie, odpowiedzialni dorośli ludzie i weźmiecie pod uwagę, że tytoń, nadużywanie alkoholu, niewłaściwy sposób odżywiania, zanieczyszczenie powietrza i w ogóle toksyny i brak ruchu, to są największe czynniki zagrażające śmiercią i chorobą kardiologiczną. Można to rozszerzyć i w medycynie mamy bardzo szeroki zakres różnych predyspozycji. Ja nie będę wchodził w szczegóły, ale w każdym podręczniku znajdziecie takie elementy jak tytoń, znajdziecie niewłaściwe odżywianie, które może doprowadzić do cukrzycy, tak? Otyłości. Znajdziecie to, naprawdę. I małą aktywność fizyczną. I to jest ta nasza medycyna fundamentalna, do której dodajemy jeszcze nasze suplementy ziołowe. Powiedziałem państwu, że według Ministerstwa Zdrowia przyczyną zgonów najczęściej w Polsce w chorobach krążenia to choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, miażdżyca i choroby naczyń mózgowych. Choroby układu krążenia paradoksalnie dotykają częściej kobiet. Także umieralność jest większa, to może zaskakiwać, ale jest większa wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Proszę o tym pamiętać. Przepraszam. Jakie są główne objawy chorób kardiologicznych? To jest ważne, bo każdy z nas może zrobić sobie taki mały rachunek sumienia i zobaczyć, czy jakiekolwiek objawy tego typu nie występują u nas. Proszę pamiętać, że duszność, sinica, ból w okolicy serca, kołatania serca, jakieś obrzęki, omdlenia bądź ból i zawroty głowy to mogą być objawy chorób układu krążenia. Zawsze obserwujcie swój organizm. Ja wiem, że może teraz jest wszystko ok, wszyscy są szczęśliwi, zdrowi i tak dalej, ale gdyby tego typu objawy wam się przytrafiły, nie daj Boże, to dobrze jest obserwować, a jeżeli będą się nasilać albo będą niepokojąco mocne, to proszę zwrócić się do lekarza. I to naprawdę bezzwłocznie. Bezzwłocznie. Teraz, jak dzielimy choroby kardiologiczne? Ja tu mam ogromne uproszczenie tych chorób kardiologicznych. Czyli możemy sobie, nie wiem, powiedzieć o chorobach serca, na przykład jest reumatyzm serca, to jest tak jak ktoś zachoruje na anginę paciorkowcową i ta angina paciorkowcowa powoduje reumatyzm serca, tak to się mówi. Możemy mieć chorobę nadciśnieniową, czyli zwróćcie państwo uwagę, że będą choroby serca, naczyń krwionośnych, tak? I zarówno żył, jak i tętnic. I wśród tych chorób można wymienić też takie, które dotyczą bezpośrednio serca, taki jakiś reumatyzm serca, czy arytmie, czy kardiomiopatię, czy zapalenie osierdzia i wsierdzia, jak i dotyczą tego otoczenia, czyli naczyń wieńcowych, czyli choroba niedokrwienna serca, czyli stan przedzawałowy, choroba nadciśnieniowa, najczęściej spowodowana właśnie zaburzeniem równowagi pomiędzy skurczem tętnic, wypełnieniem tego łożyska naczyniowego, tak, a tą równowagą. Też może być spowodowana na przykład chorobą nerek, ta choroba nadciśnieniowa. Są różne powody. I mamy choroby naczyń też mózgowych, choroby krążenia płucnego, tak,
I mamy tutaj wymienioną też nie zupełnie bez powodu cukrzycę. No dobrze, to teraz trzy najważniejsze rzeczy, o których chcę Państwu powiedzieć. Udar mózgu, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i zawał serca. Co to są za choróbska? A później sobie troszeczkę o suplementach powiemy, jakie możemy podawać. Czyli udar mózgu to jest obumarcie części mózgu wskutek zatrzymania dopływu krwi do tkanki. I mamy udar niedokrwienny i mamy udar krwotoczny. Tak? Udar niedokrwienny i udar krwotoczny. Czyli jak mówimy o wylewie krwi, to ten udar krwotoczny jest rzadziej. Natomiast częściej występuje udar niedokrwienny. I on powstaje, kiedy ta tętnica zaopatrująca jakąś część mózgu staje się niedrożna. Najczęściej z powodu jakiejś blaszki miażdżycowej, tak? Leci sobie z serca jakaś blaszka albo skrzeplina, która powstaje w sercu. Są ludzie, którzy mają arytmię, taką silną arytmię, i w trakcie tej silnej arytmii może powstać skrzeplina bądź jakiś element się oderwać, polecieć do mózgu i tak powstaje udar niedokrwienny. Szanowni Państwo, częstość, zapadalność na udar mózgu jest bardzo wysoka. To są 2 osoby na 1000 osób z populacji, a powyżej 65 roku życia to jest aż 10 osób na 1000. Kolejna ważna i niebezpieczna choroba to jest żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Czyli ta zakrzepica żył głębokich, to jest pierwsza odmiana, i zatorowość płucna, to jest druga odmiana. Obie to są postacie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Dlaczego mówię o tym? To jest choróbsko, które bardzo często zdarza się osobom, które lecą gdzieś daleko samolotem. I nie daj Boże, mają predyspozycję do wzmożonego wykrzepiania w naczyniach krwionośnych. Często są to wady genetyczne. Bada się to w poradniach genetycznych. I jeżeli ktoś jakiekolwiek problemy ma tego typu, to warto się zwrócić do lekarza z wykonaniem badań genetycznych. Przyczyną powstania zakrzepów żyle jest triada Wirchowa i to jest zwolnienie przepływu krwi, przewaga czynników aktywujących układ krzepnięcia bądź uszkodzenie ściany naczynia. Tak? Takie elementy muszą się pojawić, żeby była żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Niestety może być to choroba, która jest śmiertelnie niebezpieczna. I jeżeli pojawi się w trakcie takiej podróży jakiejś, może nie wy sami, ale może będziecie świadkiem takiej sytuacji, że w samolocie ktoś się źle poczuje, nastąpi gwałtowna duszność, bardzo silny ból w klatce piersiowej. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Jest kaszel z krwiopluciem, tak? I w najcięższych stanach wstrząs ze spadkiem ciśnienia tętniczego, wstrząs kardiogenny i utrata przytomności. Są osoby, które zmarły w trakcie lotu z powodu tego choróbska. Róbcie wszystko, żeby temu zapobiegać. Są lekarze, którzy się tym zajmują, nosi się opaski uciskowe odpowiedniej siły, tak? Podaje się leki przeciwkrzepliwe i nie jest to aspiryna, szanowni Państwo. Tu nie chodzi o aspirynę. To jest inny mechanizm zatorowości, więc zawsze jak macie wątpliwość, zwróćcie się do swojego lekarza prowadzącego. No i jest ostatnia rzecz, którą tylko przypomnę. Zawał serca. A ja pamiętam z egzaminu z interny, że jest 12 powodów śmierci z powodu, znaczy 12 powikłań zawału serca. 12 powikłań zawału serca i wszyscy studenci zapominają o jednym ostatnim powikłaniu. Najważniejszym powikłaniem zawału serca jest śmierć. Więc no niestety, ale zawał serca szczególnie rozległy lub zawał serca to jest paradoks u osoby młodej.
jest śmiertelnie niebezpieczne. Wyobraźcie sobie, że to jest w ogóle fenomen, że u osoby starszej jakość, ten zawał jeszcze te osoby starsze przeżywają. Natomiast zawał serca u osoby młodej najczęściej przebiega bardzo dynamiczny i kończy się niestety w większości wypadków śmiercią. A takim charakterystycznym objawem, na który należy zwrócić uwagę, jest to, że ból, jaki towarzyszy zawałowi serca, trwa długo i nie ustępuje po lekach, tak, tylko się nasila. Osoby często z chorobą niedokrwienną serca jakby podają sobie lekarstwo, czekają, aż ten ból ustąpi. Jeżeli to ten ból, silny, piekący, dławiący, gniotący ból, nie ustępuje, natychmiast karetka pogotowia ratunkowego. Natychmiast. To jest ciekawe, w niektórych wypadkach ten ból promieniuje do żuchwy, do lewego barku, do lewego ramienia, tak, i aż do palców ręki. Może przypominać ból wrzodowy. To jest też ciekawe, bądź ból pleców w okolicy międzyłopatkowej. Więc proszę zwrócić uwagę, że niekiedy ten zawał serca, i my lekarze musimy na to zwracać uwagę, jak ten ból jest niecharakterystyczny, to nawet jak ktoś przychodzi z bólem pleców w okolicy międzyłopatkowej, to my musimy brać pod uwagę, musimy pacjentowi zrobić EKG, czy on przypadkiem nie ma zawału serca. Tak, czyli wymieniliśmy sobie trzy najważniejsze choroby, najgroźniejsze. Tu troszeczkę dyskusji akademickiej. Szanowni Państwo, cholesterol jest fizjologicznym elementem naszego organizmu i nie jest żadnym czynnikiem ryzyka. Cholesterol pełni swoje funkcje i pełni swoje funkcje prawidłowo, jeżeli my, ludzie, dbamy o swój organizm. Jeżeli natomiast my nie dbamy o swój organizm, to cholesterol, który chce nam pomóc, zaczyna nam szkodzić. Więc troszkę bez histerii, bo cholesterol nie jest żadnym czynnikiem ryzyka. Czynnikiem ryzyka jest pękanie naczyń krwionośnych spowodowanych im stanem zapalnym, spowodowane najczęściej skokiem cukru w krwi. Czyli obżarstwo słodyczy, różnych pyszności, które wcinamy, powoduje taki skok cukru, że dochodzi do takiego niszczenia naczyń krwionośnych, że one zaczynają pękać i cholesterol chce nam życie uratować i zatkać nam te pękające naczynia krwionośne. Do pewnego stopnia to nam ratuje te naczynia krwionośne, ale jeżeli my nie zrozumiemy, że nasza zła dieta nas potrafi zabić, to nas zabije. Tak? To niestety tak to działa. I wtedy powstaje miażdżyca, szanowni Państwo. I miażdżyca tak naprawdę niewielkich rozmiarów nie jest jakimś tam ważnym elementem. Tak naprawdę miażdżyce to ma każdy z nas, nawet od kilkunastu lat naszego życia już tam pierwsze jakieś blaszki miażdżycowe się tworzą. Natomiast jeżeli blaszka jest bogata w tłuszcze, ulega martwicy albo wapnieniu i później może się oderwać, to niestety jest bardzo niebezpieczne. Proces niszczenia naczyń krwionośnych szczególnie dobrze widoczny jest w cukrzycy. Tutaj macie zdjęcie aorty, materiał sekcyjny aorty. Jak się przyjrzycie temu, jak wygląda ta aorta, to zobaczycie, że ta biedna aorta jest cała pokrwawiona i popękana z powodu skoków cukru u osoby chorej na cukrzycę. Masakra, absolutna masakra, makroangiopatia. Choroby układu krwiążenia to również mikroangiopatie. Jednym z przykładów takiego zaburzenia w cukrzycy jest uszkodzenie nerwów, czyli neuropatia cukrzycowa, czyli zespół stopy cukrzycowej. Coś obrzydliwego, słuchajcie, i boli nieprawdopodobnie. Także naprawdę cukrzyca jest wielkim wrogiem człowieka i zachęcam, żeby w naszym środowisku odpowiednia dieta i walka z cukrzycą stała się naprawdę jednym z podstawowych celów nas wszystkich. Także
To, co dzisiaj chciałem przypomnieć z tych chorób, to, co chciałem wprowadzić, to to, żebyśmy pamiętali. I dlatego tak dość dramatycznie zacząłem to nasze spotkanie. Nie ma żartów z chorobami kardiologicznymi. Naprawdę nie ma żartów. Jak rozrabiamy z powodu tłustego kotleta, to poboli nas brzuch, dostaniemy biegunki albo zwymiotujemy, no ale za 3 dni już wszystko będzie ok. Jeżeli narozrabiacie kardiologicznie i będziecie się źle odżywiać, nie będziecie aktywnymi ludźmi, naprawdę tu chodzi o spacery, to nawet nie chodzi o jakieś wielkie wyczynowe uprawianie sportu. Bycie aktywnym to jest codzienna dbałość o kondycję. To może się to skończyć źle. No dobrze, to teraz spróbujmy znaleźć rozwiązanie. Pierwszym i najważniejszym elementem, o którym zawsze przypominam, i to jest fajne, bo 3 lata temu był taki kongres kardiologiczny w Katowicach, na którym po raz pierwszy w życiu usłyszałem, że odpowiednia dieta i aktywność fizyczna jest obowiązkowym elementem leczenia chorób kardiologicznych. Wtedy dopiero dowiedziałem się tak naprawdę, że nie ma przeciwwskazań do aktywności fizycznej u osób chorych na choroby kardiologiczne. Naprawdę z bardzo niewielkimi wyjątkami. Bardzo niewielkimi wyjątkami. Stąd aktywność fizyczna zarówno w chorobach kardiologicznych, jak i trochę ucieknę od tego tematu, jak i w chorobach stawów, stanowi najważniejszy element profilaktyki zdrowotnej. Dobrze. Przepraszam. Teraz ta profilaktyka zdrowotna i aktywność fizyczna musi być połączona również z tym, żebyśmy wszyscy dbali o zdrowy sen i o relaks. Myślę, że wszyscy Państwo wiecie, że stres niszczy serce. Stres niszczy nasze naczynia krwionośne. Stres może spowodować skok ciśnienia. Stres może spowodować zawał serca i udar mózgu. Jeszcze u osoby z predyspozycją, nie daj Boże, jakiś ukryty tętniak, skacze ciśnienie i koniec. Tak? I nie mamy nawet czasu, żeby uratować człowieka. Dlatego relaks, równowaga w życiu pomiędzy tym relaksem, aktywnością fizyczną, a naszą pracą zawodową, czy naszymi relacjami na co dzień, jest bardzo ważna. Powinniśmy się tego uczyć. Powinniśmy w Nature Day stanowić taki zespół ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, nienawidzą cukrzycy, dbają o siebie, dbają o odpowiednie odżywianie, i co najważniejsze, szanowni Państwo, kochają zioła. Kochają zioła, kochają suplementy ziołowe, które są kapitalnym elementem wspomagającym dla osób z chorobami kardiologicznymi. I uwaga, nie po to, żeby leczyć te choroby, tylko po to, żeby zapobiegać tym chorobom. Bo jak będziecie mieli zawał serca, to nie będziecie stosować kapsułek OptiCardio. Tak? Tylko polecicie do szpitala i nie daj Boże tam nie dotrzecie na czas. Także jak najszybciej dotrzecie do szpitala, na oddział i tam lekarz będzie mógł wam pomóc, będzie mógł rozszerzyć naczynie krwionośne, żeby przywrócić znów krążenie krwi w sercu. Stąd OptiCardio i suplementy to jest tak naprawdę profilaktyka zdrowotna i wspomaganie osób w rekonwalescencji, na przykład po zawale serca czy po udarze mózgu. Zobaczcie Państwo, ten kaszelek, a to choroba zawodowa. Składniki OptiCardio, czyli takiego wzorca naszego suplementu, który stosujemy u osób z problemami kardiologicznymi, to jest mieszanka, która ma bardzo wielokierunkowe działanie. Czyli składniki OptiCardio będą działały na różne obszary. Czyli na przykład ekstrakt z pomarańczy chińskiej będzie wpływał na prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, jak też w sierdzie, czyli tą wewnętrzną błonkę, która wyściela
serce od środka. Tak? Więc jest szczególnie polecane dla osób, które będą miały problemy miażdżycowe, problemy z chorobą wieńcową. Tak? Ekstrakt z głogu. Głóg to w ogóle jest, słuchajcie, taki wzór idealny dla osób, które mają problemy z sercem. Dlatego, że głóg ma takie właściwości, że on poprawia przepływ krwi przez serce, wydłuża ten czas rozkurczu serca, dzięki temu serce się rozluźnia, napływa do serca więcej krwi i jest silniejszy skurcz, czyli serce pracuje wolniej, więcej krwi, tlenu dostaje się do krążenia i do tętnic wieńcowych w sercu. I jeszcze do tego wzmacnia siłę skurczu mięśnia sercowego. Czyli można by powiedzieć, że ekstrakt z głogu jest idealnym suplementem kardiologicznym. Myślę, że to wie większość z Państwa. Mamy również szałwię czerwonokorzeniową, tak, która odpowiada właśnie za ten system mikronaczyń, czyli poprawia właściwości i elastyczność naczyń krwionośnych. Resweratrol, jak też ekstrakt z winorośli, myślę, że nie muszę Państwu przypominać, to jest niezwykle silnie działająca substancja antyutleniająca, czyli wymiatająca wolne rodniki, która ma udokumentowane działanie profilaktyczne w zapobieganiu zawałom i udarom mózgu. Czyli zawałom serca i udarom mózgu. Resweratrol, tak? Myślę, że nie muszę Państwu przypominać. I tutaj również w opcji cardio on występuje. I na koniec ciekawostka, sosna śródziemnomorska. To nie jest ta nasza sosna, żebyście, broń Boże, nie latali i nie zbierali kory sosny naszej nad Bałtykiem. To jest sosna śródziemnomorska, jest to specjalna odmiana sosny. Ona jest wpisana do Czerwonej Księgi, jest specjalnie hodowana po to, żeby zrobić z niej lekarstwa i suplementy, dlatego że ona ma bardzo silne właściwości poprawiające elastyczność ścian naczyń krwionośnych. A elastyczność ścian naczyń krwionośnych to nie tylko naczynia, to również serce, to również naczynia wieńcowe. Więc ten wpływ jest wielokierunkowy. I oczywiście witamina B1, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, a trzeba pamiętać, że w sercu są specjalne bodźce również dostarczane, które sterują bez naszej wiedzy automatyzmem serca, czyli jest układ bodźcoprzewodzący, jak również są nerwy odchodzące z mózgu i prawidłowa funkcja układu nerwowego, układu bodźcoprzewodzącego, jak też prawidłowa praca serca też zależy od odpowiedniej ilości witaminy B1, którą dostarczamy. Ja przypominam, Szanowni Państwo, że witaminy, wszystkie witaminy to są substancje, których człowiek nie wytwarza. I żeby były w naszym organizmie, trzeba je suplementować bądź zjadać z posiłkiem. Tak? Jeżeli ktoś z Państwa źle się odżywia, to nie ma innego wyjścia, powinien się suplementować. Kolejna rzecz, bardzo ważna, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o pracy mózgu, serca i naczyń krwionośnych. Wiecie Państwo, że kwasy wielonienasycone mają udowodnione działanie ochronne na mózg, na naczynia mózgowe. Tak? Czyli jeżeli chodzi o nie tylko o choroby takie jak Alzheimer czy stwardnienie rozsiane, czy inne choroby, które gdzieś tam jest problem z układem nerwowym, to cały układ krwionośny, w tym również mózg, powinien być odżywiany w dużej mierze, w dużej ilości kwasami wielonienasyconymi omega-3. I tutaj jest jeden komentarz, Szanowni Państwo, bo jak zobaczycie skład omega oleum Forte IQ, to zobaczycie, że nie ma tu oleju z czarnuszki, ani oleju lnianego. Dlaczego tutaj nie ma? Dlatego, że najbogatszym donorem, dostarczycielem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 są oleje pochodzące z ryb. Wcale nie oleje z lniane i oleje z czarnuszki czy inne tego typu. Dlaczego? Dlatego, że
W olejach roślinnych występują również omega nie tylko 3, ale 6 i 9. Trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiedniej proporcji. Natomiast idealny skład oleju dla zdrowia człowieka ma olej rybi. Stąd jeżeli szukacie idealnego rozwiązania, to wyszukujcie takich olejów jak oleum omega forte IQ z Nature Day, który jest zrobiony z sardeli peruwiańskiej. Nie ma grama chemii tam. On jest konserwowany, jeżeli można tak powiedzieć, olejowym ekstraktem z liści rozmarynu lekarskiego, słuchajcie. Więc to jest w ogóle mistrzostwo świata. Żeby tego było mało, zawiera pełne spektrum z owoców rokitnika i gigantyczną masę antyutleniaczy, czyli tokoferole, witamina S, kiełków, pszenicy. Tak, no zobaczcie, no naprawdę mistrzostwo świata. Teraz, wspominaliśmy o cholesterolu. Słuchajcie, ja się nie boję cholesterolu. Bez cholesterolu byśmy umarli. Boję się tego, co cholesterol może nam zrobić, jak my robimy głupoty w życiu. Jak się obżeramy ciastkami, słodyczami, pączkami, nie wiadomo czym jeszcze, i burgerami w różnych dziwnych miejscach. Wtedy są problemy. Jeżeli dojdzie do zespołu metabolicznego, czyli mamy insulinooporność, mamy nadciśnienie, mamy różne problemy, mamy nieprawidłowy lipidogram, potencjalny gigantyczny wzrost tego cholesterolu LDL, czyli tego, który ucieka z wątroby, żeby nam w czymś pomóc. To jest ten sygnał. Jak mamy dużo cholesterolu LDL, to znaczy, że on właśnie wyszedł z wątroby i leci nam coś zatkać i coś uratować, jakąś dziurę w naczyniu krwionośnym, słuchajcie. Stąd jeżeli jest dużo cholesterolu HDL, czyli tego, który już wraca do wątroby, tego szczęśliwego, bo on nam pomógł, tak, ma być go więcej, on sobie wraca. A tego cholesterolu LDL ma być mało. Tak, to znaczy, że nasze naczynia krwionośne są zdrowe i ten cholesterol nie musi być wywalany z wątroby na obwód, żeby nam pomóc. Tak w bardzo dużym uproszczeniu. Stąd opti LDL HDL, po to, żebyśmy mieli prawidłowy metabolizm wątroby i prawidłową funkcję naczyń krwionośnych, gdzie ten cholesterol czasem sobie przesiaduje i stamtąd może być usuwany, słuchajcie. Naprawdę, blaszka miażdżycowa do pewnego stopnia jest odwracalna, słuchajcie. Naprawdę, wczesna postać tego, jak cholesterol zaczyna wnikać, jeszcze nie obżarł się tłuszczem, jeszcze nie doszło do martwicy, jeszcze nie nasycił się wapniem, jeszcze nie zrobiła się krosta i skrzep na tym wzgórku, tam w naczyniu krwionośnym, to jeszcze to wszystko można odwrócić. Wystarczy po prostu o siebie zadbać. I w tym bardzo pomagają nam zioła. Bardzo nam pomagają zioła. Stąd pamiętajcie, szanowni państwo, że to nasze przypominanie o tym, że ta medycyna fundamentalna i to ukochanie ziół potrafi nam uratować życie, to naprawdę, i to jeszcze zwróćcie uwagę, co mamy w Nature Day. Mamy najsilniejsze stężenia ekstraktów, czyli w jednej kapsułce jest naprawdę bardzo dużo substancji aktywnych. Tak, czyli jeżeli weźmiecie to, co tutaj jest w opti LDL, balsamowiec, tak, amle, bakope, awokado, drzewo oliwne, naprawdę, no to ciężko będzie znaleźć, i to jeszcze w stężeniach, w takich zagęszczeniach 10:1, ciężko będzie znaleźć jakikolwiek preparat, który mu dorówna. Stąd zachęcam państwa do tego, żebyście polecali nasze webinary, żebyście przekazywali tą wiedzę swoim znajomym, żebyście naprawdę zapraszali ludzi do naszego zespołu, bo jest się czym cieszyć i jest się czym dzielić. Muszę państwu powiedzieć, że OptiOxy, czyli syrop z gigantyczną dawką antyoksydantów, od momentu, kiedy pojawił się w Nature Day, jest zawsze w mojej lodówce. Biorąc pod uwagę to, jaka chemia nas otacza, jak często chorujemy na różne świństwa, na choroby, które są powodowane przez wolne rodniki, to powiem państwu, nie wyobrażam sobie poranka bez łyżki stołowej OptiOxy rano. Dlatego, że te wolne rodniki muszą być przez coś usuwane. Oczywiście mój organizm potrafi sobie to regulować,
ale tak naprawdę nie wiecie, czy wasz organizm, jak wstajecie rano, jest w dobrej kondycji, czy w złej, czy ma wystarczającą ilość zapasu antyoksydantów do walki z tym, co za chwilę będziecie robić. Wsiądziecie do samochodu albo pójdziecie piechotą na spacer zdrowotny na przystanek, postoicie 15 minut na przystanku, gdzie przejeżdża tysiące samochodów, nawdychacie się tego świństwa, bardzo szczęśliwi, że poszliście na spacer i wasz organizm, czego wy w ogóle nie czujecie, musi sobie z tymi wolnymi rodnikami jakoś poradzić. Jeszcze jedno przypomnienie. Burza cytokin powstaje również w przebiegu masywnego zakażenia COVID-19. Według mnie stosowanie antyoksydantu takiego jak OptiOxy stanowi elementarny, fundamentalny, bazalny sposób suplementacji u osób z silnymi przeziębieniami, infekcjami wirusowymi. Dlatego, że organizm, żeby zwalczyć infekcję, wyobraźcie sobie, potrafi produkować wolne rodniki, które mają za zadanie zabijanie bakterii i wirusów. I jak przesadzi, to może się pojawić problem. Stąd równowaga pomiędzy tym, co organizm robi, a tym, jak mu pomagamy, stanowi element niezbędny. I żeby nie doszło do tej naprawdę niebezpiecznej sytuacji, tak zwanej burzy cytokin, jest to śmiertelne zagrożenie w COVID-19, kiedy dochodzi do niewydolności wielonarządowej. To ja wolę chuchać na zimne i polecam Państwu wspieranie naszego układu odporności suplementacją właśnie silnych, masywnych antyoksydantów. Tak? To jest naprawdę bardzo prosty sposób. Także grejpfrut, awokado, czepota puszysta, pałdarko, aksamitka, która zawiera luteinę i zaaksantynę, alga klonia kawa, ekstrakt z pomidora, czyli słynny likopen, i ekstrakt z winorośli. To są wszystko elementy, które nawet jak Państwo otworzycie syrop OptiOxy, jak sobie zawsze nim wstrząśniecie, to zobaczycie, że on nie jest klarowny. Zobaczycie, że tam są różne substancje zawieszone w tym syropie. Bardzo cenne substancje, które pomogą Wam zarówno w sytuacjach infekcji, jak również pomogą Wam w tym, żebyście potrafili goić popękane naczynia krwionośne. Goić popękane naczynia krwionośne. Niekoniecznie pozwalając temu, żeby Wasz cholesterol zasuwał z wątroby i robił Wam blaszkę miażdżycową, tylko właśnie używajcie swojej mądrości, doświadczenia i wiedzy zielarskiej do tego, żeby sobie pomóc. Nie musicie znać na pamięć składów tych wszystkich ekstraktów. Możecie posługiwać się zarówno wyszukiwarką na stronie Naturday, możecie polecać nasze webinary. Zachęcam do tego. Po to je tworzymy tak naprawdę, żebyśmy mogli jak najwięcej wspólnie z tej naszej wiedzy wynieść i żebyście mogli Państwo łatwo zarazić w cudzysłowie innych tą naszą suplementacją, którą mamy w Naturday. A myślę, że naprawdę warto, naprawdę warto. Bardzo pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Zachęcam wszystkich Państwa do wizyty w środę w Kaletach. Kto z Państwa będzie chciał się ze mną spotkać, to zapraszam. Zapraszam do obejrzenia kolejnych webinarów. Będziemy mówili o różnych problemach zdrowotnych i zawsze będziemy hołubili suplementy ziołowe, które mogą nam bardzo pomóc w różnych problemach zdrowotnych. Także bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za wszystkich Państwa, za Waszą dbałość, za Wasz relaks, aktywność fizyczną, za Waszą suplementację ziołową, bo myślę, że naprawdę warto, mamy kapitalnych ludzi w Naturday i abyśmy byli wszyscy zdrowi i swoim zdrowiem podkreślam i naszymi suplementami zarażali innych, żeby też z nich korzystali. Pięknie dziękuję i życzę cudownego wieczoru dla wszystkich Państwa. No i zdrówka oczywiście. Wszystkiego dobrego.